Witam wszystkich. Z tej strony Merol i zaczynamy sobie kolejny odcinek serii edukacyjnej Środy. I dzisiejszy temat to po co analizować skoro wszystko jest manipulowane. Wystarczy, że Elon kichnie, a wam się te wasze kreski rozsypią. <trym wytrych> I często można było spotkać się właśnie z tego typu określeniami. No i teraz co ciekawe, podczas analizy, dziwnym trafem zazwyczaj takie kichnięcie jest w momencie, gdy uderzamy w istotną strefę popytową, lub właśnie z niej wychodzimy. I przejdziemy sobie tutaj na jeden bardzo ciekawy przykład. Jest tu przykład, daj z naszego handlu. Sytuacja sprzed tak naprawdę dwóch lat: Dogecoin. Zrobił dołek, formacja świecowa narysował czytelną strukturę do zajęcia pozycji. Pozycja została na zajęta, i w pewnym momencie Elon o godzinie 14.00 puścił tweeta, po czym cena doczkołina zaczęła bardzo mocno pompować. Jak widzimy, jest to interwał 4 godzinowy, więc dość wysoki. Pompa trwała naprawdę bardzo, bardzo długo, i finalnie cena zrobiła właściwie ponad 150% zysku. I jakoś dziwnym trafem właśnie stało się to po. Spadkach korekcyjnych, dodatkowo po tych spadkach korekcyjnych została narysowana struktura do zajęcia pozycji. RSI również było nisko, więc te wszystkie elementy się zazębiały, dlatego tradingowo była tu przesłanka na to, żeby zająć pozycję. Także jakoś dziwnym trafem stało się to w takim momencie. Dodatkowo również podobna sytuacja była kiedyś na Bitcoinie. Ona była w poprzedniej chosie. spróbujemy sobie namierzyć to miejsce na wykresie. Ale to było dużo, dużo wcześniej. O. Teraz to było mniej więcej, to było chyba to miejsce tutaj. Bodajże tutaj była taka duża pompa. Też była w tym miejscu struktura do zajęcia pozycji. I tak naprawdę, tuż po tym jak zostały zaliczone poziomy, nagle pojawił się jakiś tam. Tak, to był też tweet Elona i nagle cały rynek, bo to był tweet o bitcoinie i cały rynek nagle został spompowany w jednym momencie. Jakoś też dziwnym trafem, tuż po zaliczeniu strefy. Także my nigdy nie wiemy o tym, kiedy ktoś puści taki tekst. Natomiast czasami, właśnie, jeżeli ktoś coś takiego zrobi, to na pewno nie jest to zrobione przypadkowo. Za taką osobą stoi gama różnych traderów, którzy przygotowywują się do tego, żeby w odpowiednim momencie to zostało powiedziane, i jestem pewien, że na takim ruchu tam nie jedna osoba insidersko zrobiła niezłe pieniądze. I teraz należy pamiętać, że boty są często ustawiane na słowa klucze. I właśnie na przykład, jeżeli chodzi o Elona, no to na pewno Dogecoin jest takim słowem klucz. I pewnie w momencie, kiedy na jego Twitterze pojawi się coś o Doczu, no to zobaczymy kolejną pompę na cenie, chociaż ja uważam, że on doskonale sobie z tego zdaje sprawę. I najprawdopodobniej nie zobaczymy szybko takiego tweeta. No, ale kto wie, jeżeli coś takiego się pojawi, no to wtedy będziemy wiedzieli mniej więcej skąd to się wzięło. Na dzisiaj to wszystko, dzięki serdeczne, pozdrawiam i do usłyszenia, cześć.